Bracia z Teze przybyli do Lwowa z misją pokojową. Trzej bracia ze wspólnoty w Teze, którzy wyruszyli w podróż Solidarności przez Europę Wschodnią, przybyli do Lwowa 4 maja. Brat Benoit, który wielokrotnie odwiedzał Lwów w różnych okolicznościach, przybył do Ukrainy po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji Rosji na nasz kraj. Chrystus Woskres. We are very glad to be... Przyjechaliśmy do Ukrainy, aby wyrazić naszą solidarność i wsparcie. Modlimy się o dar pokoju dla Was od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Przyjęliśmy również grupę uchodźców z Ukrainy w naszej wspólnocie w Teze. Tu we Lwowie chcemy usłyszeć świadectwo tych ludzi, którzy tu przybyli, opuszczając swoje rodzinne miasta. Spotykamy się również z wolontariuszami, którzy poświęcają swój czas, aby pomóc potrzebującym. Spotykamy się też z miejscowymi hierarchami. Wczoraj mieliśmy okazję modlić się w kościele świętej Zofii Mądrości Bożej na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim. Dziś będziemy się modlić w parafii świętego Jana Pawła II. Cieszymy się, że możemy modlić się z narodem Ukrainy, a także chcemy w milczeniu pamiętać imiona tych, którzy zginęli. Kiedy wrócimy do Teze, podzielimy się ze wszystkimi o tym, co tu widzieliśmy. Dziękujemy Wam za gościnność. Mamy nadzieję, że po zwycięstwie spotkamy się ponownie. Bracia z Teze spotkali się we Lwowie z metropolitą lwowskim, arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim i otrzymali jego błogosławieństwo. 6 maja bracia jadą do Kijowa na modlitwę z Ukraińcami cierpiącymi na wojnie. Przypomnę też, że przed wyjazdem na Ukrainę bracia z Teze ogłosili zbiórkę Solidarności na bandaże, rękawiczki i maski medyczne.